rodziną. Ona spojrzała na ziemię. Potem na mnie. Oparła się dłońmi o cokół. I powoli zaczęła schodzić. Najpierw wysunęła lewą nogę i ostrożnie dotknęła nią ziemi. Ręce, ręce jak bolą, dźwigać we wiecznej męce, wystękał. Słyszysz? Spytał. Słyszysz? Szepcze. Szepcze. Nie mogę na twarz jego patrzeć sobie! Nie mogę na twarz jego patrzeć! Nie mogę na twarz jego patrzeć sobie! On tam kona! On tam kona! On tam kona!